kobieciarz, komunista, ale też ulubiony architekt brazylijskich skate'ów. Co to za gość? Oskar Niemeyer urodził się w Brazylii w rodzinie niemieckiego pochodzenia. Nie interesowały go kąty ani linie proste. Wolał swobodne krzywizny, jakie obserwował nie tylko w krajobrazie swojej ojczystej Brazylii, ale też w kształtach swojej ukochanej kobiety. A te grały bardzo ważną rolę w jego życiu artystycznym i zawodowym. Oskar Niemeyer był aktywnym członkiem partii komunistycznej. Przekonanie polityczne kosztowało go wiele nieprzyjemnych momentów w życiu osobistym i w karierze. Dwukrotnie odmawiano mu wizy do Stanów Zjednoczonych. Raz nie dostał jej w 1953 roku, mimo tego, że został zatrudniony na Uniwersytecie Harvarda. Natomiast wielokrotnie odwiedzał ZSRR, gdzie poznał wielu wybitnych działaczy komunistycznych. Dyktator Kuby, Fidel Castro, miał o nim powiedzieć: Niemeyer i ja jesteśmy ostatnimi komunistami na tej planecie. Ponieważ nigdy nie krył swoich komunistycznych sympatii, władze na Kremlu przyznały mu w 1963 roku leninowską Nagrodę Pokoju. Brazylia, miasto chaosu. Z lotu ptaka stolica przypomina samolot. Na skrzydłach znajdują się kompleksy mieszkalne, wzdłuż stały budynki handlowe, kulturalne i religijne. W kokpicie położone są budynki rządowe, ambasady, w tym również Polski. Założenia architektoniczne twórców Brazylii wydają się być czytelne i logiczne. Ich koncepcja nie przetrwała jednak próby czasu. Dziś stolica Brazylii pozostaje w czołówce najbardziej chaotycznych metropolii świata. Miasto, które miało być odpowiedzią na problemy współczesnego świata, stało się ich uosobieniem. Brazylia nazywana jest największą utopią architektoniczną XX wieku. O ile założenia urbanistyczne sławnych architektów wraz z upływem lat okazały się niefunkcjonalne, to budynki użyteczności publicznej projektu Niemeyera do dziś stanowią jedne z najdoskonalszych przykładów architektury modernistycznej. W 1986 roku całe miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obowiązkowy punkt na mapie turystycznej Brazylii. Zaraz po karnawale. Oficjalna historia milczy jednak o kosztach. Candangos, czyli pracownicy fizyczni, pracowali bez zabezpieczeń, no bo jak się buduje nowy świat, BHP nie jest priorytetem. Wielu robotników, nie wiadomo dokładnie ilu, spadło z rusztowań, zasypała ich ziemia albo rozjechały ciężarówki. Na początku karnawału w 1959 roku niektórzy robotnicy podczas zabawy zaczęli wywracać stoły. Śmierdziało jedzenie z kantyny i to podobno nie pierwszy raz. Niezadowolenie tłumili od miesięcy. Nieraz brakowało im wody, a wypłaty często dostawali z opóźnieniem. Natychmiast po rozpoczęciu protestu na miejsce przyjechał oddział policji, który otworzył ogień z broni maszynowej. Nie wiadomo ilu zginęło. Ciała robotników wywieziono ciężarówkami w nieznanym kierunku. Rodziny nie dowiedziały się, gdzie zakopano ich bliskich. Świadkowie mówią nawet o kilku ciężarówkach zwłok. Po latach Niemeyer mówił z goryczą, że biedacy nadawali się do budowania domów, urzędów, pałaców, ale potem uznano, że nie są zbyt godni, żeby w nich zamieszkać. Migranci z najbiedniejszych stanów myśleli, że budują stolice również dla siebie, ale gdy miasto dano do użytku, okazali się zbędni. Powstał mur między biednymi a bogatymi. Brazylia stała się miastem jak inne. To była dla mnie katastrofa. Przez miesiąc byłem w depresji, omal nie umarłem. Wspominał Niemeyer. Miasto zostało zaprojektowane dla idei, a nie jak dla człowieka. Jako symbol współczesności zdominowanej przez maszyny. Nie ma tu choćby ulic i zaułków, w których można by chociaż przez przypadek spotkać znajomego, żeby przystanąć, porozmawiać. Wszystko podporządkowane jest wydajności systemu komunikacyjnego. Zamiast chodników są wielopasmowe drogi szybkiego ruchu, mimo że pierwszych mieszkańców miasta nie było nawet stać na samochody. Ulice nie mają nazw, tylko numery. To bardziej logiczne. Ułatwia dotarcie do celu listonoszowi, ale nie poprawia komunikacji międzyludzkiej. Nie wszystkie projekty Niemeyera były tak nietrafione jak miasto Brazylia. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niterói. Niektóre z projektów Niemeyera pokochali skejci, o której wam opowiem teraz. Stworzona budowla ma 16 metrów wysokości i 50 metrów średnicy. Przypomina swoim wyglądem statek UFO. Niemeyer inspiracji nie czerpał jednak ze statku kosmitów, a swoje dzieło porównuje do kwiatu. Główna część budynku wyrasta z wąskiej, cylindrycznej podstawy otoczonej wodą, w której dodatkowo odbija się cała konstrukcja. I to właśnie ten budynek znajdziecie na naszych plakatach. Link jak zwykle w opisie.
Oskar Niemeyer pozostaje jednym z najważniejszych architektów we współczesnej historii. Zmarł w 2012 roku w wieku 104 lat, ale przedtem wyniósł współczesną architekturę poza sferę funkcji i stworzył budynki, które są dziełami sztuki. Sam miał o swojej twórczości przedziwne zdanie. Twierdził, że do 80 wierzył w architekturę, ale potem pozbył się złudzeń, że swoimi projektami może zmienić świat. Moim zdaniem Oskar Niemeyer był szaleńcem i megalomanem. Chyba jak każdy zachodni komunista, który mieszka i pracuje tysiące kilometrów od bloku wschodniego. To, co należy mu oddać, to fakt, że swoją architekturą pokazał, że modernizm może być piękny. Zaprojektowane przez niego formy inspirowały całe pokolenia architektów. Łącznie z tymi największymi, takimi jak Zaha Hadid. O niej dowiecie się z naszego innego filmu. Wszyscy brazylijscy skaterzy znają projekty Niemeyera. Wiele z nich wygląda tak, jakby zostały zaprojektowane z myślą o jeździe na deskorolce. Jednak prawie wszystkie konstrukcje Niemeyera są uważane za część brazylijskiego dziedzictwa narodowego. Mimo to udało się nawiązać współpracę między Fundacją Niemeyera a Red Bullem. Dzięki temu możemy podziwiać świat Niemeyera oczami dwóch legend brazylijskiego skateboardingu – Pedro Barrosa i Murlo Pereza. Mowa o Concrete Dream, w którym wyruszają na jedyną w swoim rodzaju jazdę na deskorolce po niektórych z najbardziej kultowych dziełach mistrza. Od Belo Horizonte po São Paulo i oczywiście samą Brazylię. W dzisiejszym odcinku to wszystko na temat architektury Oskara Niemeyera, a teraz zostawiam Was na chwilę z chłopakami z Concrete Dreams. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!